Cześć, witam wszystkich. Nie miałam generalnie nagrywać, ale krótka wypowiedź tylko odnośnie właśnie nagrania Krzysia Rozpruwacza i porucznika. Ogólnie fajnie, że nagrywacie znowu razem, bo zawsze lubiłam właśnie oglądać, jak wspólnie tam komentujecie tą szkolną. No i w ogóle nawet nie chodzi o szkolną, o temat szkolnej. No i generalnie no dziękuję za radę. Co do tych właśnie hashtagów, to też już właśnie tak sama już o tym myślałam i też konsultowałam się z moim facetem, bo generalnie wszystko sobie tam jakoś tam wspólnie ustalamy, że no będę już pomału odchodzić oczywiście od tych hashtagów i tak już tyle tam nie wyrzucam. Chyba tylko dwa niż na początku. Na początku było więcej. Żeby po prostu sprawdzić faktycznie ilu jest widzów, jeżeli jest inny temat niż temat szkolny, tak? Żeby zobaczyć jaki jest taki naprawdę odbiór mojej osoby. Także to akurat wiem co do tych hashtagów. Teraz to takie już, nie wiem, chyba głupie przyzwyczajenie, ale tak, oczywiście jeżeli będzie mowa na temat Krzyśka czy Majora czy kogokolwiek, no to można tam wiadomo wstawić te hashtagi, ale jeżeli będzie jakiś inny temat, będę się odnosiła do czegoś innego, do jakiejś innej kwestii, no to no wiadomo, już nie będę tego wrzucać. No też wiecie, ja dopiero mam ten kanał miesiąc, sama tak naprawdę no nie byłam przygotowana na taki odbiór. Sami jesteśmy zaskoczeni tym. Tak jak mówię, wrzucając ten pierwszy filmik, taki, nie wiem, na próbę sobie go wrzuciliśmy. Myślałam, że faktycznie nikt tego nie obejrzy, a tu proszę, no jest tak, a nie inaczej. Taki lekki zaskok, także no też tak wszystkiego nie muszę od razu wiedzieć, może za kilka miesięcy będę mądrzejsza, wiadomo, że tak nie wszystko od razu. No i chyba tyle, no a generalnie no za radę bardzo dziękuję, także ale wiadomo, no też będę już od tego odchodziła, nie, dlatego też będę szukała jakiegoś tam pomysłu na siebie, żeby też nie wiecznie o tej szkole, no bo wiadomo, że to wszystko się kończy, a tym bardziej teraz jeszcze po tej wypowiedzi Jacka na kanale, na Mlecznym kanale, po tym co stwierdziła pani pielęgniarka, że to już praktycznie jest końcówka z Krzyśkiem, więc prędzej czy później wiadomo, że wydarzy się to najgorsze, no i ta szkolna po prostu już przestanie istnieć. Także nie można wiecznie tylko o tym mówić. No, także kwestia tych hashtagów, no to wiadomo. Teraz już będę starała się właśnie wrzucać tylko jakieś bez tych hashtagów i sprawdzimy, jaki jest faktyczny odbiór, bo tak jak też wspomniałam, nie potrzebuję nie wiadomo jakiejś tam tysięcznej, wielotysięcznej publiki, ale tylko jakichś tam stałych widzów, którzy dobrze życzą, którzy wspierają. No i będzie okej, z którymi będzie można jakoś tam porozmawiać kulturalnie, grzecznie, fajnie na jakieś tam tematy. No, to chyba tyle. To trzymajcie się. No, a dzisiaj dyskoteka u Krzysia, więc zapraszamy na imprezkę o 18:00. To pozdrawiam Krzysia i porucznika, pana porucznika. No i życzę wszystkim miłego weekendu.